Cześć, ostatnio rozmawiałem z klientem i mówię, że bardzo mu się podobają moje zdjęcia, ale on w sumie się nie zna na fotografii i nie wie, czy to są zdjęcia profesjonalne, czy nie. I pomyślałem, że nagram takie wideo, gdzie Wam ułatwię wybór fotografa, bo tak naprawdę duża część osób, która się ze mną kontaktuje, no nie zna się na fotografii, widzi tylko zdjęcia i pytanie, jak wybrać takiego fotografa, jeśli no zupełnie nie znasz się na fotografii. I tu mogę Cię zaskoczyć, bo nie kieruj się tym, ile ma lajków na Facebooku czy na Instagramie, ile postów, jaki sprzęt ma, tylko kieruj się zdjęciami, bo to zdjęcia są najważniejsze. Te zdjęcia będą widzieli Wasi klienci, którzy będą chcieli od Was albo kupić, albo wynająć mieszkanie. I to te zdjęcia, jeśli się im spodobają, to zwiększą Wam sprzedaż. Czyli to, po co do mnie przychodzicie. Dlatego wybierając fotografa do współpracy, najlepiej kierować się zdjęciami. Hej, trzymajcie się.